Chciałbym poprosić najpierw Państwa, bo chciałbym poprowadzić tutaj rozmowę na temat właśnie dostępności e-podręczników, właśnie Państwa doświadczeń i Państwa przemyśleń na ten temat, a przy okazji przedstawić trochę naszych już budujących się doświadczeń powstających w ramach tworzenia tych podręczników. Chciałbym poprosić Państwa o przedstawienie się. Natomiast jeszcze być może przepraszam bardzo, bo to chciałbym przedstawić Państwu moich dwóch kolegów, którzy razem ze mną poprowadzą to spotkanie. Pan Jacek Zadrożny, który jest znanym specjalistą, jednym chyba z najważniejszych w Polsce specjalistów od dostępności i prowadzącym stronę internetową informatum.pl, bardzo ważną stronę zajmującą się kwestiami dostępności, i Mateusz Ciborowski ze spółdzielni socjalnej Access Lab, który jest również znanym specjalistą w kwestii dostępności. Ja chciałbym rozpocząć naszą taką rozmowę, do której bardzo zachęcam, żeby Państwo wzięli w niej udział, przez takie wprowadzenie ze strony Mateusza Ciborowskiego, który sam przechodził przez cały cykl nauczania, a jest sam osobą niepełnosprawną i parę słów nam na ten temat powie. I myślę, że to będzie dobry początek naszej rozmowy. I dziękuję Ci, Adamie, za miłe słowa o tym, że jestem specjalistą do spraw WCAG. To pewnie podlega jakiejś tam weryfikacji i ocenie. Natomiast rzeczywiście interesuję się wytycznymi WCAG 2.0. Bardzo cieszy mnie kwestia tego, że powstają e-podręczniki, ponieważ od samego początku edukacji szkolnej posługiwałem się pismem Braille'a. Najpierw chodziłem do szkoły podstawowej w Laskach, następnie poszedłem do jednego z warszawskich liceów, gdzie byłem jedynym uczniem szczątkowo widzącym, ale pracującym zupełnie inaczej niż wszyscy moi koledzy, posługujący się pismem Braille'a. Pracowałem bez podręczników, pracowałem z podręcznikami przestarzałymi, z podręcznikami źle zaadoptowanymi. W czasach, gdy ja zdawałem maturę, to było niemal 20 lat temu, komputery jeszcze nie były tak rozpowszechnione, tachałem wielkie tomiska brajlowskie do szkoły, część podręczników przepisywałem, dyktowali mi je koledzy, dyktowali mi je rodzice, pomagali nauczyciele jak mogli, ale na samym początku, jak poszedłem do liceum, to było jedno z lepszych liceów warszawskich, powiedziano mi, że nie ma taryfy ulgowej, że jeżeli sobie nie poradzę, to wrócę do Lasek. Dla mnie wówczas ostatnią rzeczą, jaką chciałem, to był powrót do Lasek. Później jakoś udało się skończyć studia. Uzdałem maturę, skończyłem studia. I dzisiaj do tego, o czym będziemy rozmawiać, ja podchodzę bardzo osobiście, być może za bardzo, ponieważ sobie myślę o tych moich młodszych kolegach niewidomych, słabowidzących, ale także tych z innymi potrzebami edukacyjnymi, o dzieciach niesłyszących, o dzieciach, które mają problemy manualne. Ja jestem ich takim starszym kolegą, który już jakąś drogę przeszedł. Chciałem powiedzieć, że drogę przez mękę, ale czasem rzeczywiście drogę przez mękę, a czasem przeżyłem bardzo wiele fajnych sytuacji, fajnych przygód. Na pewno było mi trudniej niż moim kolegom widzącym, ale tego czasu bym nie zamienił. Ta decyzja opuszczenia ośrodka szkolno-wychowawczego była bardzo dobrą decyzją. Nie mówię, że wszyscy tak mają robić. Nie mówię, że ośrodki są złe, bo absolutnie. Tylko mówię to w kontekście od tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, czyli w kontekście e-podręczników, że spotkałem nauczycieli w liceum, którzy w ogóle nie byli przygotowani, nie mieli doświadczenia, żeby pomóc takiemu uczniowi jak ja. Byli otwarci, mieli dużo chęci, natomiast
zdobywaliśmy wspólnie gdzieś tą wiedzę, to doświadczenie. Dzisiaj mam dwójkę widzących, dwójkę pełnosprawnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, bo córka teraz idzie do trzeciej klasy, syn idzie do piątej klasy, więc pomagam im odrabiać lekcje na podręcznikach, z którymi ja dzisiaj jako rodzic znów mam problemy. Ponieważ wszystko jest graficzne, wszystko jest wizualne, ja nie jestem tego w stanie wzrokowo ogarnąć. I chcę Państwu powiedzieć, że to, co mamy wspólnie zrobić, czyli wypracować, opracować podręczniki, które będą zgodne z wytycznymi WCAG 2.0, czyli będą dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich uczniów, to jest szalenie trudne, szalenie ważne, ale i szalenie trudne wyzwanie. Wyzwanie dla nas wszystkich. Jest to szansa dla tych moich młodszych kolegów z niepełnosprawnościami, ale też wielkie wyzwanie w dostosowaniu tego wszystkiego. Mówię, przekazałem Państwu te moje jakieś takie osobiste doświadczenia po to, bo nauczyciele, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnością, to jakby o tym wiedzą, to mają na co dzień, ale być może nie wszyscy Państwo, być może powiedzenie takich kilka słów o jakichś takich swoich doświadczeniach, takiego ucznia, który zupełnie w innych czasach technologicznych się uczył, ale teraz rodzica, który chce pomóc i musi jakby ogarnąć te problemy wychowawcze swoich, problemy edukacyjne swoich pełnosprawnych uczniów. Także no, generalnie mam nadzieję, że ten projekt zakończy się wielkim sukcesem, że będzie ogromnym ułatwieniem, że ten e-podręcznik dziecko niewidome będzie mogło mieć na komputerze, na tablecie, nie będzie musiało tak jak ja tachać olbrzymich tomów brajlowskich. I no cóż, chyba życzmy sobie po prostu sukcesu, a dziś jesteśmy po to, żeby jakiś kroczek w kierunku tego sukcesu odmierzyć. Proszę Państwa, wczoraj odbyło się takie bardzo intensywne spotkanie w ramach grupy edukacyjnej, która przygotowuje podręczniki 1-3 kwestii wyłącznie dostępności tego, co jest tworzone, tego, co powstaje. Były poruszane, były omawiane już w zasadzie kwestie dostępności pierwszych elementów, które w tej chwili powstają i pojawiają się pierwsze niepokojące, bym powiedział, wnioski, niepokojące mnie, o których w trzech słowach już chyba można powiedzieć, mianowicie wnioski prowadzące do konstatacji, że wprowadzenie WCAG 2.0 w pełni, zgodnie z tymi wszystkimi zaleceniami, które znajdują się, jak tu było powiedziane, na 60 stronach, ale tych stron jest parę tysięcy, jakby zebrać wszystkie uwagi, dodatki i szczegóły, wprowadzenie wszystkich tych zaleceń może być w niektórych sytuacjach bardzo trudne. Ze smutkiem muszę to skonstatować, natomiast zaprosiłem do naszej dyskusji Jacka, dlatego że Jacek jest znany w całym świecie dostępnościowców polskich jako osoba mająca podejście absolutnie ortodoksyjne do kwestii WCAG 2.0. WCAG 2.0 ma być zastosowane i już. Tak, Jacek, jesteś znany i tak cię wszyscy postrzegamy. My z Mateuszem zajmujemy się dostępnością od paru lat, no tak jak wszyscy, którzy się zajmują, no to jest ostatnich kilka lat w Polsce, i stwierdzamy, że jednak istnieje coś takiego jak kontekst, istnieje coś takiego jak konkretna sytuacja, którą trzeba w jakiś sposób rozwiązać, i z takimi sytuacjami wczoraj się spotykaliśmy w czasie naszych rozmów. O czym myślę? Otóż, Mateuszu, takim chyba najbardziej wyraźnym elementem był problem
problem tworzenia zabawy z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać, zabawy z dziećmi, które nie znają cyferek i które rozpoznają kolory, jeżeli są, jeżeli to widzą, jeżeli nie widzą tych kolorów, to nie są w stanie ich rozpoznać. I w tej chwili pojawia się problem, czy dla tych dzieci tworzyć nowe ćwiczenia, które mają zastępować ćwiczenia, które są oparte o kontekst wizualny, o kolory, czy też na siłę wszelkimi metodami dostosowywać ćwiczenia, które już, które właśnie opierają się o ten kontekst. To jest ogromny problem, szczególnie w przypadku małych dzieci, od których nie można wymagać wiedzy, znaczy znajomości literek. To jest ogromny problem ogólnie, bo znacząco podraża, jeżeli by się zdecydować na tworzenie równoległych ćwiczeń, znacząco podraża cały projekt. I znaczy problem, który leży u podłoża tego, o czym mówi Adam, to jest chyba w dużej mierze to, że ma być jeden i ten sam podręcznik dla wszystkich, ten e-podręcznik ma być tak samo dostępny dla wszystkich uczniów. Natomiast kwestia druku kart pracy, kwestia druku pewnych ćwiczeń, pewnych grafik nie jest możliwa przy współczesnej technologii tego samego wydruku robienia na różnych technologiach, czyli dla uczniów widzących i na przykład na drukarkach brajlowskich bez jakiegoś takiego dodatkowego, czasem być może niewielkiego, ale jednak gdzieś tam przygotowania czy zrobienia ćwiczeń, przygotowania ćwiczeń alternatywnych, bo z tego co ja wiem, platforma w swej warstwie technologicznej nie zakłada jakichś ćwiczeń alternatywnych, a przy ćwiczeniach typowo wizualnych, typowo graficznych trzeba by te ćwiczenia gdzieś tam zaadoptować i wykonywać je być może nie na ekranie, tylko za pomocą jakichś materiałów dodatkowych, gdzie dziecko niewidome na przykład układa te elementy, bo dziecko widzące widzi je na ekranie i może je układać, natomiast do prawidłowego rozwoju dziecka niewidomego trzeba mu to przekazać po prostu na dotyk i będą niezbędne, w moim przynajmniej odczuciu, te materiały jakby jakieś dodatkowe. Pojawiają się również bariery technologiczne, technologiczno-budżetowe, wyobrażam sobie, bo trudno jest w tej chwili, z tego co ja zrozumiałem, no po to na przykład, żeby wszystkie filmy dla małych dzieci, które będą prezentowane, były dostępne, musi być w tym momencie tłumacz języka migowego. Inaczej się nie da, bo napisy dla dzieci, które nie umieją czytać, są bezużyteczne. Proszę Państwa, ja jestem ciekaw, jakie są Państwa oczekiwania, byśmy tutaj być może mogli na to spojrzeć. Państwa z ośrodków szkolno-wychowawczych, jak Państwo sobie to wyobrażają, bo myślę, że to jest dobry moment, ponieważ są tutaj zarówno ci, którzy tworzą te podręczniki, jak i ci, którzy będą z nich korzystać. Być może to jest taki dobry moment, żeby teraz na samym początku na ten temat parę słów powiedzieć. Czy ktoś z Państwa mógłby coś powiedzieć? Bardzo proszę, oczywiście. Jak w całym tym projekcie e-podręczników wygląda kwestia brajlowska? Ponieważ z tego, co tutaj zdążyliśmy się zorientować na tym poprzednim wystąpieniu, to WCAG, te wszystkie wytyczne, dotyczą tego, aby wszystkie treści dla osób niewidomych zastąpić wersją dźwiękową. Tekst jest możliwy do czytania przez komputer, obrazki są opowiedziane, jakieś tam obrazeczki są też nazwane albo opowiedziane. I w tym momencie taka osoba niewidoma pracowałaby z takim podręcznikiem wyłącznie na słuch. Tak przynajmniej wynika z tych wytycznych WCAG.
No i teraz pytanie mam takie, ponieważ jednocześnie w tym wystąpieniu pana Witka była taka definicja dostępności powiedziana, wyświetlona na ekranie, że podręcznik jest dostępny, jeżeli umożliwia uniwersalne, wygodne i intuicyjne korzystanie z jego zasobów. No i teraz korzystanie wygodne i intuicyjne dla wielu osób niewidomych oznacza korzystanie z Braille'a. Osoby niewidome, podobnie zresztą jak widzące, nie zawsze lubią korzystać z wersji słuchowej. Ja na przykład nienawidzę słuchać książek. Ja muszę książkę przeczytać, ja muszę zobaczyć w podręczniku coś. I teraz z punktu widzenia osoby widzącej, e-podręcznik jest tylko zmianą nośnika. To samo, co widać w podręczniku papierowym, widać w tym podręczniku elektronicznym. Zamienia się papier na ekran komputera, to jest jedyna różnica. Natomiast z punktu widzenia osoby niewidomej, zastąpienie podręcznika brajlowskiego, który ta osoba czyta, e-podręcznikiem, w którym się nie czyta, tylko się zleca czytanie, komputer czyta za ucznia, powoduje, że to jest niekomfortowe dla ucznia. Uczeń nie uczy się czytać, nie zapoznaje się z strukturą wyrazów, nie poznaje liter, a proszę Państwa, kto nie czyta, tylko za niego czyta komputer, ten później nie pisze. W związku z tym w moim odczuciu, i myślę, że tutaj nauczyciele z innych ośrodków podzielają to zdanie, niezbędna jest warstwa brajlowska w podręczniku, w każdej publikacji generalnie elektronicznej, jeżeli ma być ona nazwana podręcznikiem do użytku szkolnego. Tutaj kwestia czytania to jest jedna sprawa, ale są też takie treści nauczania, które nie mogą być inaczej zaprezentowane jak tylko w Braille'u. Na przykład kwestia wzorów matematycznych, nie da się ich opowiedzieć. Ja pracuję już 15 lat jako nauczyciel matematyki i jeżeli na przykład przy odpowiedzi uczeń dyktuje mi wzór, ja muszę się bardzo skupiać, żeby ten wzór zrozumieć. Mam bardzo złą pamięć słuchową, ja nie jestem w stanie się skoncentrować na słuchu, jak się bardzo skoncentruję, zrozumiem. Natomiast uczeń niewidomy musiałby być naprawdę geniuszem, takim geniuszem, których w społeczeństwie jest tam 1-2%, żeby ze słuchu się nauczyć matematyki. Przecież czytanie Braille'em polega na tym, że ja dostosowuję tempo czytania do rozumienia. Jeżeli czegoś nie rozumiem, zatrzymuję ten paluszek na jednej literce, zrozumiem, idę dalej. Znowu się zatrzymam, znowu pójdę dalej. A jeżeli informacja jest prezentowana głosowo, no to ja nie mogę zapauzować, ja nie mogę zatrzymać, prawda? Nie wiem, co będzie dalej. Także tutaj jest to bardzo niewygodny sposób prezentowania na przykład wzorów matematycznych w postaci plików dźwiękowych. To samo się tyczy innych notacji, to samo się tyczy obrazków tutaj w tych materiałach, które były przygotowane dla nas do pooglądania przed konferencją. Był na przykład pokazana funkcja sinusoidalna, jak to pięknie można ją opisać, prawda, że ta funkcja się tam wznosi, opada, że tam jest okres 180 stopni, chociaż jest 360 tak naprawdę. No, proszę Państwa, jeżeli uczeń niewidomy wie, co to znaczy, że funkcja rośnie i opada, no to musiał się tego jakoś dowiedzieć. Musiał to na jakimś obrazku zobaczyć wcześniej, prawda? Nie możemy wymagać od ucznia niewidomego, żeby on z tych opisów rozumiał to wszystko tak samo dobrze, jak uczeń widzący, który ma możliwość skonfrontowania pewnych pojęć z rysunkiem. Także no dobrze byłoby, żeby te podręczniki były pomocą dla ucznia. Zresztą taka jest rola podręcznika, prawda? One powinny być jakimś drogowskazem, drogą do celu, a nie kolejnym wzniesieniem na drodze do wiedzy, prawda? Kolejną przeszkodą do pokonania. W związku z tym, tak kończąc, sformułuję właśnie pytanie. Jak wygląda kwestia brajlowska, która jest niezbędna w tych e-podręcznikach? Dziękuję. Wymaga trochę doprecyzowania to określenie, że komputer coś za kogoś czyta. WCAG i te wytyczne nie wymagają od tego, żeby coś było uczniowi czy komukolwiek innemu przeczytane. Chodzi o to, żeby uczeń czy osoba niewidoma, niesłysząca, mając możliwość dostępu do technologii asystujących, czyli na przykład czytnika ekranowego, czy linijki brajlowskiej, na której mu ten tekst w postaci Braille'a będzie wyświetlany, miała możliwość z tą treścią się zapoznać. Od strony platformy technologicznej ten tekst alternatywny dla obrazków, no to jest nadal tekst. Jeśli uczeń korzystający z czytnika ekranowego będzie się poruszał po tej stronie i czytał ten podręcznik, jeśli natrafi na obrazek, to oprócz tego, że mu zostanie przeczytane, że to jest grafika,
zostanie mu przeczytane, co na tej grafice jest. No ale jakby ten tekst, czyli to, co na tej grafice jest, to zależy tylko i wyłącznie od autora tego podręcznika, kto tam co wpisze. Tekstem alternatywnym dla równania matematycznego jest LaTeX. Nie ma, czyli taka notacja matematyczna szerzej używana. W chwili obecnej nie ma takich gotowych narzędzi, które przetransformują nam równanie matematyczne na postać tekstową. Są wtyczki do przeglądarek, na przykład wtyczka do Internet Explorera, która się nazywa MatPlayer, która czyta równania matematyczne. Ona czyta je bardzo ładnie, bardzo dobrze. Niestety czyta je typowo po angielsku, więc czytnik ekranowy odczytuje to dość śmiesznie. I tylko z internetu, tak, jak najbardziej. W tej chwili nie ma żadnych technicznych możliwości, żeby wszystko, co jest notacją specjalistyczną, chemiczną, matematyczną, muzyczną, przeczytać na linijce brajlowskiej bez przygotowania tego w formatowaniu do Braille'a. I najczęściej właśnie to odbywa się przez LaTeX bądź inne programy, które są w tej chwili do tego dedykowane. Się to wszystko konwertuje. I przygotowanie podręcznika zgodnego z WCAG 2.0 nawet na poziomie 3A nie daje nam tak naprawdę i tak dostępności do zapisu dla osób niewidomych, gdyby czytały nawet z linijką brajlowską, dostępności do tego zapisu. Tak to technicznie wygląda. Oczywiście do wszelkiej innej treści. No ale treść alternatywna to znaczy pobranie czegoś, co jest przygotowane, sformatowane do Braille'a, no bo inaczej to jest nagranie tekstu, który jest do odsłuchania, co nie jest uczeniem się czytania czegoś. Jeżeli chodzi o odczytywanie głosem, jest jedyna sytuacja, to dotyczy wyłącznie nagrań wideo. Przy każdym innym przypadku głównym źródłem informacji jest tekst, a ten z oczywistych względów i bardzo prosty sposób może być wysłany zarówno na drukarkę brajlowską, jak i na monitor brajlowski. W związku z tym podręcznik, który był przygotowany, będzie oczywiście dostępny też jako braille. Nawet być może w pierwszej kolejności tak będzie używany. A teraz co do tych równań. Długo szukaliśmy rozwiązań. Zaproponowaliśmy trzy podczas naszych analiz, z których wybrano LaTeX. Ja osobiście jestem z tego zadowolony. Uważam, że LaTeX daje taki zapis, który jest liniowy, więc pozwala jednak się zapoznać z całym równaniem. Natomiast jeżeli chodzi o taką adaptację pełniejszą, to znaczy po to, żeby można było czytać równanie w Braille'u, dokładnie tak, jak ono powinno wyglądać w Braille'u, to jest pewien kłopot. A on wynika przede wszystkim z tego, że w Polsce są różne te notacje. Każdy sobie wymyśla swoje. Firma Apple dodała w najnowszych swoich systemach operacyjnych obsługę notacji matematycznej. W związku z tym tekst, który jest zapisany w odpowiedni sposób, będzie również wydany jako wzór matematyczny w tej notacji, ale w tej konkretnej. Co to znaczy? Znaczy, że mamy przyjąć kolejną notację, tym razem bodajże chyba amerykańską, która będzie nam wyświetlała Braille'a. Wpadliśmy na inny sposób, który wymaga dopracowania się pewnych narzędzi. Mianowicie, no to był pomysł pana Darka, doktora Migułowskiego, który podpowiedział nam taką technikę, żeby to źródło, ten źródłowy zapis notacji matematycznej, czy on będzie w MATEMELu, czy w LaTeX, wszystko jedno, konwertował do takiego dziwnego formatu, takiego udawanego Braille'a, który wysłany na monitor brajlowski, na drukarkę, będzie emulował tak naprawdę zapis matematyczny. Ale to wymaga jeszcze dodatkowych narzędzi i jakby stosowania drugiego tekstu alternatywnego. Na co, jak rozumiem, w tej chwili jeszcze technologia, ta platforma nie pozwala, a przynajmniej jest to trudne. Czy nie można po prostu ręcznie napisać tych równań w ten sposób, żeby ten drugi tekst alternatywny wyświetlał się na linijce brajlowskiej tak, jak trzeba? No ale to przecież są ludzie, którzy to wiedzą, to po pierwsze, a po drugie odnośnie tej notacji matematycznej, to jest obecnie już przyjęta, ujednolicona notacja w 2011 roku rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dokładnie wiadomo, jak co pisać, jeśli chodzi o notację brajlowską matematyczną, fizyczną i chemiczną. Napisanie konwertera nie przekracza możliwości przeciętnego informatyka. To jest kwestia, myślę, że czasu, a nie możliwości technicznej. Ręcznie tego nie specjalnie ma sens robić, bo każdy autor musiałby się nauczyć, jak to robić, a to nie jest takie proste. Już się wyłącza. Ja,
Proszę Państwa, pan reprezentujący twórców Platformy powiedział o linijce brajlowskiej, urządzenie, z którego korzystam od lat, bardzo sobie chwalę. Niech metodycy nauczania wczesnoszkolnego dzieci niewidomych mnie uzupełnią, poprawią albo skrytykują, ale na poziomie wprowadzania nauczania Braille'a dla małych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, nauka takich dzieci wyłącznie na linijce brajlowskiej jest niewystarczająca. Dziecko musi, niewidome tak jak widzące, mieć sobie zrobiony taki obraz przestrzenny, obraz strony, obraz grafiki. Nie przekażemy grafiki, są tu dużo lepsi specjaliści od tyflografiki ode mnie, więc jakby no w tym temacie się nie będę wypowiadał, ale chociażby, nie wiem, sinusoidy, paraboli, nie przedstawimy w zapisie graficznym na linijkach brajlowskich. Do wielu rzeczy potrzebne są wydruki, więc tutaj jest już moje konkretne pytanie do twórców Platformy, czy jest gdzieś dostępna specyfikacja Platformy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak wygląda sprawa adaptacji pewnych materiałów, bo pewne materiały trzeba by zaadoptować dla dzieci, na przykład niewidomych, żeby rysunek był tyflografiką, czyli grafiką taką tworzoną według zasad tyflograficznych tworzenia dla dzieci niewidomych. Czy jest możliwość zamieszczania w e-podręczniku zaadoptowanych treści właśnie alternatywnych, ale nie w sensie opisów alternatywnych, tylko w sensie materiałów alternatywnych, które można wydrukować dziecku niewidomemu na przykład na drukarce brajlowskiej? I czy ktoś będzie tworzył te materiały? Czy myślano o tym, żeby tworzyć te materiały do adaptacji, te materiały alternatywne? Czy są na to pieniądze? Czy będą to robiły te same wydawnictwa, które robią podstawową wersję? Czy się myśli o tej wersji adaptacji dla dzieci z niepełnosprawnościami? Czy jest taka wola i czy uważacie Państwo, że to jest potrzebne? No, ja uważam, że to jest potrzebne, a wręcz nieodzowne, żeby podręcznik osiągnął sukces. Państwo macie prawo mieć zdanie odrębne. Chodzi o to, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest podręcznik dla wszystkich uczniów. Musimy znaleźć pewien kompromis, który pozwoli na efektywne używanie ich przez wszystkich z ich potrzebami. Tak? Nie możemy skomplikować tego zbytnio. I druga rzecz, to jest moja najważniejsza w tej mojej wypowiedzi. Było to podkreślane, ale myślę w tych wypowiedziach Państwo tego jeszcze nie zakonotowaliście. E-podręcznik będzie narzędziem wspierającym nauczyciela. Nie będzie, my nie zakładamy w edukacji wczesnoszkolnej, że w relacji 1:1 uczeń będzie pracował z nim przez tyle godzin, ile jest godzin w programie. Z różnych powodów, oczywistych i zdrowotnych, ale także z uwagi na to, że również inne metody pracy, zajęcia manualne, ćwiczenie tej motoryki jest niesłychanie ważne. To tylko kilkadziesiąt minut dziennie, tak można to szacować. Dlatego te wszystkie pomysły są niesłychanie ważne, ale pamiętajmy o dwóch rzeczach, które determinują nas. Te rzeczy, o których właśnie powiedziałem. Dziękuję. Może zacznę od tego, że sama definicja osoby niewidomej. Pracuję ze studentami niewidomymi od wielu lat, z dziećmi również na naszych kursach angielskiego dla dzieci niewidomych i stwierdziłem właściwie po latach, że właściwie nie ma uczniów niewidomych w ogóle, ponieważ osoby niewidome widzą, tylko widzą palcami. Ale to są dla mnie osoby widzące, tyle że widzące palcami i to trzeba uwzględnić. I dlatego to, co tutaj, te problemy z podręcznikami dla najmłodszych uczniów, one się ciągną od lat i będą się ciągnąć, jeżeli wszyscy nie zmienimy w ogóle podejścia, całej filozofii. Bo mamy akurat u nas, od wielu lat prowadzimy kursy angielskiego dla dzieci niewidomych, od pewnego czasu robimy je również z dziećmi widzącymi, specjalnie, żeby moi studenci, którzy przygotowują się do pracy, mogli zobaczyć, jak to jest w klasie integracyjnej. I okazało się, że większość tych pomocy dydaktycznych, łącznie z rysunkami dotykowymi, które robimy,
są fantastycznie przyjmowane przez dzieci widzące. Największy sukces, jaki kiedyś mieliśmy, to był taki, o, ale tym dzieciom niewidomym fajnie, szkoda, że ja nie jestem niewidomy. I tutaj trzeba po prostu na poziomie ministerstwa zaatakować autorów podręczników, zwłaszcza dla tych dzieci najmłodszych, żeby one od razu były projektowane w sposób, który będzie jak najbardziej dostępny dla osób, dla tych dzieci widzących palcami na przykład, bo to się naprawdę sprawdza. I też to pytanie, to tyle, jeżeli chodzi o tę całą filozofię podejścia, o grafikę dotykową, bez której sobie nie wyobrażam żadnego podręcznika. To powiem, że miałem ostatnio kontakty z nauczycielami w Australii, w Nowej Zelandii i też w Stanach, gdzie rzucono się już kilka lat wcześniej na tę elektronikę dostępną, która się robi coraz bardziej dostępna i niestety troszkę się potknięto i wraca się właśnie do prostych rysunków, do rysunków, które zresztą u nas są teraz zamawiane, bo okazało się, że po prostu przeskoczono pewien etap. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o rysunki, bardzo ważne jest to, jaką techniką będą robione. Nie wszystkie drukarki brajlowskie mogą wydrukować, muszą być specjalnie do tego dostosowane i są różne techniki, które się nadają, różne techniki lepiej wychodzą do różnych rodzajów rysunków. Jest to termoformowane, gdzie mamy wiele poziomów, są przydatne do różnych rysunków, do różnych tam jakichś na przykład architektury, ale do niektórych bardzo dobrze się sprawdza ta nasza, kanadyjska ją nazywamy, na którą mamy licencję, tej termografii, która daje bardzo wyraźne rysunki. Jeśli ktoś nie zna, to mogę pokazać tutaj, ale powtórzę zdanie siostry Więckowskiej, które tutaj nie ma, że te rysunki nawet najlepiej przygotowane będą do wyrzucenia, jeżeli wszyscy od maleńkości kości od przedszkola nie zajmiemy się przygotowywaniem dzieci do czytania, jak siostra mówi, rysunków, bo dziecko czy uczeń niewidomy to taki, nie taki, który nie widzi, ale ten, który nie widzi palcami, bo nikt go tego nie uczył. To ja dziękuję bardzo. Małgorzata Paplińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej i Fundacja Cedunis. Ja zgadzam się tutaj z Państwem i popieram tę ideę, żeby był to podręcznik, który będzie atrakcyjny, ciekawy i dla wszystkich. Natomiast mam obawy, które myślę podzielają wszyscy nauczyciele pracujący z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi, że w takiej formie, jak Państwo go w tej chwili przygotowujecie, ten podręcznik nie będzie spełniał swojej funkcji. Że dzieci do tego podręcznika zajrzą, ale nie wykorzystają efektywnie. Zgadzam się z profesorem Bogusławem Markiem, że jednak rysunki choćby w jakiejś części powinny być dostępne. Fundacja Cedunis z Joanną Witczak-Nowotną kilka lat temu opracowała to zupełnie jak gdyby, może nieporównywalne, ale grę komputerową wspomagającą naukę Braille'a dla dzieci niewidomych. I w tej grze, na razie jeszcze nie mogę mówić o niej, ponieważ jest to produkt komercyjny, jeszcze nie wchodzi na rynek, ale to, co chcę powiedzieć, co można by było zastosować jako pomysł do tego podręcznika. Stworzenie pewnej bazy rysunków dotykowych, które można by było wydrukować, czy to na drukarce, a być może dołączyć w wersji już gotowych kart pracy, bo są pewne rysunki, których nie da się wydrukować z zastosowaniem zwykłych drukarek. I być może taka forma tutaj rozwiązania ułatwiłaby dzieciom dostęp do tego tekstu i do informacji, jeśli ten podręcznik ma spełniać swoją funkcję. Nie wyobrażam sobie podręcznika do matematyki, który nie miałby grafiki dotykowej. I zupełnie to by było nieporozumienie. Myślę, że mapy, to zależy na jakim jesteśmy etapie edukacji, tak? Ale jeśli mówimy o tej podstawie, matematyka, to jest absolutna konieczność. Specyfikacja platformy na chwilę obecną nie jest dostępna, dlatego że platforma i cała jej architektura są na razie płynne i cały czas się zmieniają. Jeśli chodzi o alternatywy dla obrazków, czy ogólnie dla obiektów multimedialnych, to mamy takie coś w platformie, nazywamy to wieloformatowymi obiektami multimedialnymi. Ich zadaniem jest to jakby jeden obiekt pod różnymi postaciami. W zależności od formy emisyjnej, czy to będzie EPUB, czy to będzie PDF, czy to będzie strona internetowa, dany obiekt multimedialny może przybrać różną formę. Więc mogą to też być te specjalne obrazki, natomiast no pozostaje pytanie, kto by miał takie obrazki w tym specjalnym formacie przygotować. Specjalnym w sensie tym takim, jak to Państwo nazwali, dotykowym formacie. Dobrze, tylko
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tak jak grupa edukacyjna wspomniała, no musimy wypracować pewien kompromis i to, jakimi treściami zasilimy platformę edukacyjną, zależy od autorów, ale zależy też od osób, które w późniejszym czasie te treści będą modyfikowały. Jest zupełnie inna metodyka nauczania nawet liter dziecka widzącego, podaje się w innej kolejności litery, niż dziecka niewidomego. Zupełnie inaczej się uczy Braille'a. Jak pójdziemy na skróty, metodą kompromisu, żeby było prościej, łatwiej, skoro mamy same książki dla widzących i niewidomych, książkę dla widzących, tak sobie pierwszej, zadaptujemy na Braille'a i damy dziecku niewidomemu, zrobimy ogromną krzywdę, bo taką przeszkodzimy w nauce Braille'a właściwej. A już teraz widać opakowane skutki od integracji nauki Braille'a dzieci, kiedy dzieci w klasie pierwszej technikum, które przyszły całą podstawówkę, całe gimnazjum, nie umieją czytać ani pisać. Analfabetyzm. Tutaj Mateusz Szczebrowski mówił, że poszedł do szkoły masowej, do liceum, odniósł sukces, prawda? Jest tu dzisiaj z nami wykształcony. Rzeczywiście mu się powiodło, ale jego nauczono pewnie porządnie w laskach Braille'a, prawda? I dzięki temu sobie potem poradził w szkole średniej. Mimo, że nauczyciele nie umieli Braille'a, pan Mateusz umiał i odniósł sukces w życiu. A ja widzę sytuację odwrotną. Kiedy dzieci idą do szkoły masowej, integracyjnej w podstawówce, w gimnazjum, kiedy nikt nie zna Braille'a, nikt Braille'a nie uczy, przychodzą do nas, do technikum w klasie pierwszej, bez umiejętności czytania i pisania i to jest tragedia życiowa dla tych dzieci, dla ich rodzin, kiedy rodzice płaczą, że im wyrządzono krzywdę w świetle polskiego prawa. Bo się uczyli słuchowo. I teraz, jeżeli podręcznik będzie zepsuty, jeżeli będzie zły, tylko żeby, ja mam takie tutaj wątpliwość. Nauczyciele, jeszcze pozwólcie mi to dokończyć, nauczyciele z integracji, nie wszyscy, ale część, pójdzie na skróty, skoro ma e-podręcznik, przez ministerstwo zatwierdzony, dopuszczony do użytku, będzie już raz podręcznika. I tacy nauczyciele w wielu przypadkach mogą też pójść na skróty. Chciałbym podkreślić, że to, co do tej pory korzystacie, to przecież nie zginie, nikt na wam tego nie zabierze, nie ukradnie, nie spali, tak? Zastanówcie się, jak wspomóc wasz proces nauczania. Nie kwestionujemy tego, że na przykład grafiki dotykowe są niezbędne, ale jak wspomóc nauczanie, po prostu taka jest funkcja tego podręcznika, a nie zastąpienie edukacji. Tego, z wielu powodów, nie tylko dlatego, że tak wymyślono projekt, ale dlatego, że to jest też rozsądne ze względu na metodykę pracy. To nie jest tak, że podręcznik, e-podręcznik, który ma być przygotowany przez wydawnictwa, ma być czymś negowanym czy czymś konkurencyjnym, z czego mają nie skorzystać dzieci z niepełnosprawnościami, czy na przykład dzieci niewidome, o których tutaj najczęściej mówimy. Chodzi o to, że mamy platformę, wydawnictwa robią podręczniki, adoptują je tak na tyle, na ile mogą, na tyle umieją, na tyle, na ile jest to możliwe, ale żeby na poziomie myślenia o całym projekcie, to być może nie jest już tutaj kwestia wydawnictwa, które nigdy nie przygotowało pełnej adaptacji, żeby do całego projektu, do całego pomysłu e-podręcznika dołożyć te dodatkowe rzeczy, o których mówią Państwo z ośrodków szkolno-wychowawczych czy Pan Profesor. To nie jest coś konkurencyjnego, tylko jeżeli już mamy taki projekt, jeżeli już robimy e-podręczniki, to gdzieś na poziomie systemowym dołóżmy do tego te karty pracy w Braille'u, na przykład te tyflografiki, których jakby nie da się w każdej szkole wydrukować, czy na zwykłej drukarce, te wygrzewane mapy fajne. Chodzi mi o pewne uzupełnienie, o nie negowanie e-podręcznika jako takiego, tylko wsparcie e-podręcznika o dodatkowe rzeczy, które mogą być też na tej platformie zamieszczone, żeby był do nich łatwiejszy dostęp, a dodatkowo, żeby przy całym projekcie pamiętać o tych dzieciach, które potrzebują dodatkowych jeszcze pomocy i być może wspierać takiego ucznia też takimi rzeczami. Pewnie nie wiem, czy jest to możliwe w ramach projektu, ale taki podręcznik przygotowany nawet według zasad WCAG 2.0, najbardziej
jak to jest tylko możliwe, może być zgodny z WCAG, a może być niepraktyczny dla uczniów z niepełnosprawnością, czyli właśnie kształcić, a tak jak pan mówi, takie dzieci analfabetów, które znają matematykę, a nie umieją wzoru napisać. Mam pewną niespójność, może państwo to wyjaśnicie, bo część z państwa reprezentuje instytucje edukacyjne, które są instytucjami alternatywnymi do normalnego systemu edukacji, ogólnego systemu, nie normalnego, bo to złe słowo, przepraszam za błąd, ale ogólnego systemu edukacji. Więc wasz byt wynika z tego, że gdzieś w Polsce nie da się w tej chwili zrobić systemu edukacji ogólnej, który zaspokaja wszystkie szczeble w 100%, tak? I to rozumiecie i się pewnie z tym zgadzacie, tak? To dlaczego teraz uważamy, że można zrobić podręcznik, który w 100% wypełni wszystkie potrzeby? Według mnie to jest jakiś błąd logiczny i utopia w ogóle. Więc ja jestem za tym, żeby te podręczniki były jak najbardziej dostępne i jak najwięcej były treści alternatywnych i możliwości, ale nie oszukujmy się, to utopią jest, że będzie w 100% zapewniał wszystkie potrzeby. Chcę zwrócić tutaj uwagę. Nie mamy takiego oczekiwania, że te podręczniki zaspokoją wszystkie potrzeby, ale jeśli chodzi o dostępność grafiki jakiejkolwiek, to tutaj niestety nie ma możliwości na kompromis, bo albo jest dostępna, albo jest w ogóle niedostępna, jeśli nie ma grafiki dotykowej. I to jest tylko i wyłącznie kwestia tego. Ja bym chciała dotknąć trochę innego tematu, ale pewnie w tym kontekście. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na dwie prezentacje, które dzisiaj na początku naszego spotkania były. Pierwsza i druga. I sposób odebrania ich przez osoby słabowidzące. Pierwsza prezentacja była mocno graficzna i w wielu wypadkach dla osób słabowidzących byłaby niedostępna. I nie tylko ze względu na grafikę, ale sposób zastosowania czcionki. I takie mamy sytuacje, jeżeli chodzi o wykorzystanie różnego rodzaju multimedialnych aplikacji. I ja myślę, że mamy taką sytuację w tej chwili, natomiast druga była przejrzysta i czytelna. I dużo bardziej uboga wzrokowo i myślę, że to jest problem generalnie naszego społeczeństwa i w ogóle ludzi w dzisiejszych czasach, gdzie żyjemy w epoce obrazków i chcemy, żeby to były obrazki. I tak myślimy, że to jest atrakcyjniej. Jeżeli chodzi o e-podręczniki, myślę, że gdyby było tak, że e-podręcznik spełnia wytyczne WCGA 2.0, przynajmniej na poziomie 2A, jakby biorąc pod uwagę pewne ograniczenia, które mamy właśnie związane z technologiczne na dzisiaj, które są związane z czytaniem matematyki i w sensie i w ogóle jej przetworzenia, ale też i czytelnością, bo jeżeli w linijce brajlowskiej 40-znakowej wyświetlimy jedną linię równania matematycznego, która ma całą stronę i osoba widząca widzi ją w całości, osoba niewidoma przeczyta jeden kawałek i gdzie się ma do tego odnieść, to jest kwestia po prostu widzenia palcami całego obiektu, no to są takie techniczne ograniczenia, których na dzisiaj się nie da przeskoczyć i wiadomo, że te podręczniki, jeżeli miałyby być modelem, który, a pewnie tak należy w tą stronę iść, żeby to było maksymalnie zintegrowane dla wszystkich uczniów, powinny być po prostu pouzupełniane o takie elementy, żeby były dostępne. Druga kwestia, która jest, to jest kwestia właśnie tej oprawy graficznej. Dla osób słabowidzących, bo mówimy o alternatywie, prawda, że są opisy alternatywne dla osób niewidomych. Gdzie są w tym osoby słabowidzące? Dlatego, że osoba słabowidząca może oglądać obrazki. Najczęściej niestety to musi być na przykład dla małych dzieci elementy w całości, nasycone kolorami, nie na szarościach, kwestia zestawienia pewnych barw ze sobą. Prosty przykład, te podręczniki do matematyki, które w tej chwili są, mamy tam wykresy funkcji, które są na siatce. Jest wykres funkcji, który jest wyraźnym czerwonym kolorem, dosyć grubo są osie, ale na kratce jest położonych kilka różnych nazw wykresów, tak, napisów. No i to jest na tej kratce. Dla osoby słabowidzącej będzie nieczytelne.
Po prostu. I to jest, wystarczy tyle, prosty rysunek. To wszystko, co jest wsadzane, a wystarczyłoby to po prostu trochę inaczej w tym podstawowym podręczniku pokazać, byłoby dostępne dla wszystkich. Tak? I tak powinno być, że jakby to, co jest wsadzane tą treścią podstawową, powinno być maksymalnie dostępne dla wszystkich, uproszczone w taki sposób, żeby i uczniowie pełnosprawni, i niepełnosprawni byli w stanie z tego skorzystać. I dopiero jakby jest pewna jakaś granica, gdzie dalej te dostosowania powinny pójść specjalnie. Natomiast jest kwestia znalezienia takiego poziomu upraszczania, żeby to nie było wszystko migające, świecące i to znaczy, że dostępne tylko dla tych, którzy dobrze widzą. Ja mam małe dzieci i wiem, że to wcale nie musi takie być, po to, żeby było atrakcyjne. A ja chciałam zapytać o taką może mniej wygodną kwestię, ponieważ e-podręczniki, tak jak Państwo mówicie, projektowanie uniwersalne, no to powinno być to coś, co powinno być w naszym życiu. I w edukacji, w architekturze, bo niestety przepisy polskie jeszcze do tego nie przewidują. Próbowane jest coś robić w tym względzie, ale jakby nie o architekturze. Mówimy o tym, że e-podręczniki mają być dostępne dla wszystkich. Tutaj już też padło i myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, przynajmniej my z branży uczących i zajmujących się edukacją, rehabilitacją słabowidzących czy niewidomych, że powinny być te materiały dodatkowe. No ja jako osoba kierująca ośrodkiem, gdzie uczymy dzieci niewidome i słabowidzące, chciałam zapytać o koszty. Ponieważ sama dostępność tego w wersji elektronicznej, nawet już po adaptacji, to jest trochę za mało, żeby to wykorzystać w edukacji. Do tego potrzebna jest ta infrastruktura, o której mówił pierwszy prelegent. Pan mówił o tej technologii TIC, tak? Czyli o treściach już rozmawialiśmy, o dostosowaniu, adaptacji, ale druga jest infrastruktura. Co, jak pamiętam z pana wypowiedzi, było powiedziane, że to jest najważniejsza rzecz. Żeby były komputery, możliwości, wydruki. No i nam się wydaje, żeby te podręczniki były skuteczne i żeby mogły być wykorzystywane właśnie również przez dzieci słabowidzące czy niewidome, to też powinna być ta infrastruktura, czyli dostępność tych materiałów, czy w wydruku, czy możliwości przez szkoły, czyli przez tych użytkowników, którzy będą z tego korzystali, bo tak jest chyba założenie, żeby mogli sobie to po prostu przygotować dla tych dzieci. A wiemy, środowisko osób, które zajmują się niewidomymi, wiemy, jakie to są koszty. Myślę, że tutaj pan profesor Marek czy dziewczyny z APS-u powiedzą, jakie to są koszty, a my w ośrodkach wiemy na co dzień, jak to wygląda z przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla dzieciaków. No i jeszcze kompetencje, tak? Czyli to, co pan powiedział również, czyli umiejętność wykorzystania. Tak jak my tutaj w ośrodkach, myślę, że sobie z tym poradzimy, tak, bardzo nam na tym by zależało, żeby uczniowie chodzący do szkół ogólnodostępnych, chociaż powiem wam, że coraz mniej mi się podoba ta nazwa, ponieważ my jako ośrodki specjalne też jesteśmy ogólnodostępne, bo tu nikt nie broni tego, żeby dzieci ogólnie mogły korzystać z naszych usług. W każdym bądź razie, żeby też w szkołach ogólnodostępnych te dzieci były uczone Braille'a, to też ten wątek był już poruszany. Żeby umiały z tego korzystać, tak? Bo jeżeli nikt małego dziecka nie przygotuje, no to on niestety umieć nie będzie. I to panowie, osoby tutaj dorosłe z sukcesami, niewidome podkreśliły, że tego Braille'a nauczyły się w tym wczesnym okresie edukacji. Ja jestem z wykształcenia pierwotnego nauczycielem kształcenia zintegrowanego. Mam duże obawy do dania małym dzieciom tabletów, komputerów, żeby to nie było zamiast normalnej zabawy, normalnej edukacji, czyli pracy na konkrecie, bo to jest rozwojowo dla nich konieczne. Tak, żebyśmy nie mieli małych, uzależnionych dzieci od komputerów, bo myślę, że to... Ale czy pan... Myślę, że my w tym środowisku sobie bardzo zdajemy z tego sprawę. Ale czy rodzice sobie zdają sprawę i czy wszyscy nauczyciele sobie z tego zdają sprawę? Także dziękuję. Proszę Państwa, ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ mówimy bardzo dużo, jestem z ośrodka dla niewidomych w Łodzi, dużo mówimy o tych dzieciach niewidomych, ale też są dzieci słabowidzące. Z tego co ja wiem, przede wszystkim podręcznik do matematyki, do fizyki, do chemii będzie zawierał dużo różnych barierów typu animacji, typu gier, typu jakich doświadczeń. Jak to przełożyć na te dzieci słabowidzące taką animację, dla tych niewidomych tą animację? Jak przełożyć, jaka jest czytelność na przykład dla osoby słabowidzącej, wykresów robionych w takim programie darmowym GeoGebra.
Tak? Naprawdę, on jest mało czytelny dla osoby widzącej, nie mówiąc już o tym, że no, osoba słabowidząca też będzie miała problemy. On na przykład w liczbie dziesiętnej nie stawia przecinka, tylko stawia kropkę. W treści będzie czytany przecinek, tutaj widziany przecinek w treści zadania, natomiast na tej animacji z GeoGebry pojawi się 2.5 zamiast 2.5. To jest oczywiście w GeoGebrze nie do zmienienia, tak? Tylko no, czy animacje, czy te dodatkowe takie rzeczy muszą dominować w tych podręcznikach, a z tego, co się orientuję, to jest taki zamysł, żeby było dużo ruchu w tym, żeby było dużo gier, no, żeby coś się działo, no bo wtedy dziecko jest przyciągnięte do takiego podręcznika. Jeżeli jest sama treść i sam obrazek, który się nie rusza, nic się z nim nie dzieje, to nie jest atrakcyjne. No i teraz jest pytanie, czy iść w tak dużą animację, w taką dużą ilość tego wszystkiego, co się rusza, no bo znów się robi nie tylko dla niewidomych, że to nie wszystko się da opisać, bo to wyobraźnia nawet osoby dorosłej też się w pewnym momencie kończy, no ale to też problem dla osób słabowidzących, dla dyslektyków, tak? Dla osób, które nie rozróżniają kolorów i tak dalej. A też nie możemy zapomnieć o tym, że bardzo dużo dzieci też jest, które mają no, problemy z tymi przedmiotami ścisłymi, bo umówmy się, najwięcej będzie z problemami ścisłymi, problemów z dostępnością. No nie wiem, czy jest podręcznik do języków adaptowany. Tak będzie tworzony e-podręcznik, no bo nie wiem, jak opisać obrazki dla niewidomego z angielskiego na przykład, gdzie trzeba jakąś symulację i tak dalej. Tak, dziękuję bardzo.